kim ja jestem w imię Boże. Pyłkiem czy bezduszną skałą? Wątpię. Spieram się z odwiecznym ja, mizerne ludzkie ciało. Kim ja jestem, żeś mnie bluźnić i narzekać? Kim ja jestem, że ci, Panie, chcę dyktować? Kim ja jestem, że mi wola twa niemiła? Kim ja jestem, że ośmielam się buntować? Kim ja jestem wobec ciebie, wobec ciebie przedwiecznego, który byłeś, który jesteś, który stworzył świat z niczego, który dzierżysz w swojej dłoni każdą chwilę mego życia, który szukasz mnie, gdy zbłądzę, który widzisz mnie z ukrycia. Okaż, Panie, miłosierdzie mnie grzesznemu. Okaż litość, bo tak bardzo na nią liczę. Dziś wyznaję, że przed Tobą, moim Bogiem, jestem zerem. Jestem prochem, jestem niczym. Jestem prochem wobec ciebie wszechmocnego, który byłeś, który jesteś, który stworzył świat z niczego, który dzierżysz w swojej dłoni każdą chwilę mego życia, który szukasz mnie, gdy zbłądzę, który widzisz mnie z ukrycia. Oto jestem wiernym sługą przed mym Panem. Byłem niegdyś zagubiony w swej niedoli. Oto
pieśń odwieczną zasłuchane. Niosę miłość, choć to często bardzo boli. Podaj rękę, wielki Boże, napełń mocą, światłem wiary, bo Ty przecież wszystko możesz. Przyjmij małość mej ofiary, skromne wotum dzisiaj składam, swej hojności dla mnie dane, swą tęsknotę wypowiadam, moim śpiewem Bogu granie. Nie zapomnij o mnie, Panie, serce me z miłości płonie, w mrok wieczorny, chłodny ranek, wyciągnięte moje dłonie, nicość moją okryj łaską, nasyć płomień mej nadziei, bym codziennie z wielką troską niósł w świat słowa Ewangelii. Wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Tymi słowami jeszcze niedawno żegnaliśmy Ciebie, drogi księży Sławku, gdy odchodziłeś od nas do innej parafii. Dziś znów jesteś z nami. To dla nas wielki zaszczyt. Dziękujemy Bogu, że w 2005 roku przysłał nam do Ciebie, do naszej parafii. Dbałeś o naszą świątynię, troszczyłeś się o młodzież, modliłeś się za nasze rodziny. Zostawiłeś po sobie wiele dowodów na to, że byłeś dobrym gospodarzem. Dzięki Tobie na wzgórzu świętego Brunona powstała droga krzyżowa oraz kapliczka z figurą świętego Brunona z Herfurtu. Organizowałeś wycieczki z wpływem kajakowym. Wiele razy powtarzałeś, że Kozioł to wyjątkowe miejsce. Dziś jesteśmy tutaj, by wyrazić naszą wdzięczność za wskazywanie nam drogi do Jezusa. Dziękujemy za wszystko, co każdemu z nas przypadło w udziale przez Twoją usługę kapłańską i życie. Chcemy też przeprosić za wszystkie przykrości, których doświadczyłeś z naszej strony, a także zapewnić Ciebie o wdzięcznej pamięci modlitewnej. Twoją duszę powierzamy miłosiernemu Bogu. Odprawiamy mszę świętą. Kładziemy na ołtarzu całe Twoje życie, całą Twoją gorliwość kapłańską, żeby Pan Jezus je oczyścił i przemienił, tak jak chleb i wino przemienia w ciało i krew Pańską. Kapłan codziennie odprawia mszę świętą i przyjmując komunię wypowiada słowa: ciało i krew Chrystusa mnie strzegą na życie wieczne. Księże Sławomirze, ciało i krew Chrystusa niech Cię strzegą na życie wieczne. Odpoczywaj w pokoju. Ta śmierć księdza Sławomira wydaje nam się wszystkim przedwczesna, ale Twoje wyżycie wypełnione i pracą musztasterską było tak intensywne, jakby był świadomy tego, że będzie miał krótkie życie. I chciał to krótkie życie wykorzystać maksymalnie. W ostatnim testamencie wyznał, że chce być pośród nas. I dziękujemy księdzu Sławomirowi, że decyzją swoją chciał tutaj spocząć i tutaj, na tej ziemi, w Koźle, zostanie na zawsze. Od dzisiaj, drodzy parafianie, w Koźle będziecie w takiej prawdziwej parafii, bo będziecie mieli proboszcza, który już od was nie odejdzie. Księdzu Sław, niech dobry Bóg za Twój trud i poświęcenie obdarzy Cię szczęściem wiecznym
Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata, tam gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię.